Hej, witajcie, z tej strony Gaboryka, to jest, tak jak wam mówiłem zresztą, kolejny odcinek z reakcji, bo kurde, no się mega przyjęło, 1200 wyświetleń, 125 lajków w momencie nagrywania. No powiem, że zarąbiście, ma się przyjęła taka reakcja, więc postanowiłem to ponowić i w tym przypadku mamy coś dłuższego, bo już 8-minutowego, trochę starszego, bo 31 sierpień, to już ponad pół roku to tu siedzi, nawet... W sumie więcej, tak z 8 miesięcy chyba, nie wiem, na oko. Coś dłuższego, a mianowicie film o SCP about maszynce do kawy, czyli tej 294 właśnie, co na przykład była w zwykłym Containment Breach'u, miała być zaimplementowana do SL-a. To jest mniej więcej dlatego jest tak zwana monetka. Przynajmniej chyba jeszcze jest, nie wiem. Właśnie miała być chyba do tego automatu. Bawmy się, bo kurde, IRL, bądźmy szczerzy. Mamy Afroamerykanina, panią scientistkę. Będzie badańsko chyba. Zrobili to jako zwykłą klawiaturę, to jest fajne. W ogóle mega zarąbiście dużo było, kurde, ciekawostek związanych i takich easter eggów właśnie w tej maszynce w podstawowym bridge'u. Mega dużo tego było. Proszę, mamy kubeczek. Z czymś? Nie wiem z czym, ale pan czarnoskóry się zastanawia. Chyba coś normalnego. Coś do picia. A on jest zdziwiony, a co mamy z tego pić? No bo no kurde, bo to działa na takie zasadzie, że wpisujesz coś, masz kubeczek i dostajesz to. I to bierzesz do środowiska, na przykład jak wpiszesz krew, to weź najprawdopodobniej twoją krew. I powiem szczerze, kurde, gościu no jest słusznie trochę zaniepokojony, no bo bądź co bądź, no kurde, szanujmy się, no. Pobiera ze środowiska, no kawę ci weźmie z asfaltu czy coś. No ja się mu nie dziwię całkowicie. Może nie zareagowałbym jak ona, ale styl. Chyba coś normalnego typu kawa, tak mi się wydaje. Co to jest? Siliri soda? Nie wiem, czy to znaczy Siliri, ale wiem, że soda to jest cola chyba. These tests have an olfactory and gustatory component to them that I'm currently unable to perform. A ma ładny akcent, Jezu. What does that mean? Co to znaczy? I need you to taste and smell the samples for me, capisci? O, jesteś testerem, capisci? Ej, już to, myślałem, że to jest jakiś sład, bo tak do testowania chyba klasę D by powinni wziąć. Bo oni jakieś dziwne rzeczy będą testować. Jakieś dziwne rzeczy będzie pani wpisywać. Nie widziałem co pisze. Coś przezroczystego. Nie, niedobry, chyba fu. Moonshine. Water to woda, moonshine to jest... Aha! Moonshine, czy to nie jest blask księżyca? Czy on chce płynny blask księżyca? Dziwnie pachnie. Poczekaj, chwila. Boże, urynę kocią chcieli mu dać. Ale dobra, aspekt komediowy propsuje ogromny. Was is das? Nie pij tego. Coś szkodliwego chyba bardziej. No proszę, bleach. Aha, wybielacz. Co spłynie taki garajamel wyskoczyć i bum, magia montażu. Hydraulic Echio? Chyba, to jest chyba jakiś... Znaczy, czy to jest papierek odczynowy? Chyba tak to się nazywa, to chyba jakiś pierwiastek chemiczny, związek albo kwas. Tak, to jest papierek odczynowy chyba. Nie wiem, tak mi się wydaje. Nie ma, oboje. Super strong acid. A, acid kwas, no, czyli coś wyżerającego, dobra. Diament, out of range, dokładnie. Właśnie biorąc z otoczenia. Result.
O, pan już ma dość, ja mu się nie dziwię. A, płynny diament. Co mu dasz do picia na drogę? O nie, tak się nigdy nie mówi. Nie. Coś się stanie złego. Przysnęło w nią. No ta. Jak to prysnęło w nią w ogóle? Ej, wiecie co podejrzewam? Że to mógł po prostu być wrzątek, który miał po prostu szybko go zaskoczyć. Czyli maszyna myśli, tak mi się wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. To może być, nie wiem, wszystko. Mogę się zdziwiony, ja mu się nie dziwię. Też bym był. Ale zajebiście to jest zrobione, musicie przyznać. O nie! Nieupoważniony zacznie się bawić. Co wpiszesz? Co wpiszesz? O, patrzy, czy nikt nie tam, wiesz, nie skradanko jest? Co wpiszesz? Nie, to jest właśnie, kurde, ciekawość, kurde, ludzi, którzy nie są do tego przeznaczeni. God fucking damn it. Sorry. Blood of Loch Ness Monster. Out of range, no. Popisałeś się? Przepraszam, że zatrzymam, bo to jest naprawdę kluczowy moment, ale skąd do jasnej cholery oni są? Bo po której Loch Ness to była Szwajcaria czy Szwecja? Jak da... Nie gadaj. Daję krew... Nie, nie! No, no... Już patrz, shiftem zaczyna, czyli z dużej litery pisze. Gad. Nie, nie gadajcie. Szachmat, ateiści. Wow. Poziom tego jest zarąbisty, naprawdę. Wow, czaty. Jesteś stupid. Homero, zabije się. Zabije się. Patrzcie go. To jest chyba normalne w fundacji SCP. Ej, popełnił samobójstwo. Joe. No i ten to... To jest coś sobie fajnego, albo wypije tą krew tego, co tam zostawił ten gostek. Co napiszesz? Co napisałeś, pochwal się. Krew wpisał, wpisał krew. I on krwawi, bierze z najbliższego źródła. Bierze jego krew, dokładnie. Cup of Joe, dobra, on jest jeszcze większym, on kubek siebie zamówił. Trzeba być debilem. Trzeba być debilem totalnym. To był Gart jednak. Ej, powiem, że zarąbiste są te filmy SCP. Poza tym, wiecie co, mogę zrobić w sumie odcinek, tak w sumie, albo zrobić wywiad z Hubertem, albo zrobić odcinek z Containment Breach, gdzie po prostu testujemy różne takie właśnie rzeczy, które się wpisywało do tej maszynki, bo to jest mega ciekawy temat. No, bądźmy szczerzy, no kurde, to się zapowiada bardzo fajnie. Te filmy, te reakcje są też mega fajne. No i poziom tego wszystkiego, bo to jest grupa, która tak jak napisała, one SCP video upload every month. Czyli generalnie co miesiąc jest jeden film, no i oni robią naprawdę sztos rzeczy. Czy to właśnie to w sierpniu, czy to na przykład te painting, który tak mi się dużo razy wyświetlało, że miałem sam ochotę to nagrać. No i napiszcie, czy chcielibyście taki odcinek właśnie z tego automatu.
Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wczoraj wbiło długo Gabor i Amy. No i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zapraszam do łapkowania, subskrybowania, komentowania, klikania dzwoneczek, udostępniania. No i zapraszam na grupkę na Facebooku, serwer, Discord, fanpage oraz Instagram. Wszystko macie w opisie. Ja się z wami żegnam. Hej, hej.